Cześć wszystkim! Cześć wszystkim, Ania z tej strony i Wojtek. Dzisiaj, kochani, chcieliśmy z Wami porozmawiać na takie uczucia przy języku, nauce języka. Na pewno wielu ludzi na takich niższych poziomach nauce, przy nauce angielskiego to odczuwają i to jest takie, że o Boże, nigdy nie zrozumiem albo się nauczę tego języka, tak? Tak, ja nigdy nie nauczę się angielskiego. Ja to bardzo często słyszę, szczególnie od osób, które już uczą się na przykład kilka tygodni i zaczynają poznawać coraz więcej różnych nowych struktur, słownictwa i taki czasem przychodzi taki moment dołu, załamania powiedzmy, że no nie, no tyle tego jest i co lekcja to nowe słówka, nowa gramatyka, to jeszcze tyle tego, jeszcze tego. Nam się tak wydaje, że tego jest bardzo dużo, jest może bardzo dużo, ale pomyślcie sobie, że nauka języka to jest proces. Ty nie musisz być Einsteinem w tym, najlepszy w tym języku, żeby się komunikować i to jest chyba najważniejsze, żeby zrozumieć, że komunikować możecie się już od pierwszej lekcji. Ja też mogę dodać do tego, co mówisz, Aniu, że wiele ludzi chcieliby od razu, tak od razu, tak samo jak żeby się zbogacić, chcę od razu być bogaty, tak, albo chcę od razu coś zrobić, chcę od razu jakieś osiągnięcia mieć, tak. I trzeba pamiętać, że takie rzeczy, które od razu dostają, to są zazwyczaj takie mniejsze rzeczy, takie mniej zauważalne rzeczy, takie no, nagrody, które można na co dzień sobie w sklepu kupić, 20 zł czy coś takiego, tak? Natomiast takie większe zwycięstwa albo osiągnięcia, to są takie procesy stopniowe, tak jak wzbogacenie się, kupienie tego domu, ten samochód, który zawsze chciałeś, albo na przykład nauce języka, tak? Tak. To trzeba zrozumieć, że właśnie to jest cały proces nauki komunikacji, ale tu jest tak, że my z każdą lekcją, czy z każdą obejrzaną lekcją, czy przeanalizowaną, z każdym testem, który robisz, to stajesz się coraz lepszy w tym języku i coraz lepszy w komunikacji. I to trzeba zrozumieć, że może, nie wiem, czy nawet jest osoba, która w języku polskim może powiedzieć, że faktycznie zna ten język, bo jest tyle zasad gramatycznych, tyle wyjątków, tyle nowego słownictwa pojawiającego się, że chyba nie ma, no może profesor Bralczyk zna faktycznie język polski, ale dlatego, że cały czas w tym siedzi, tak? I też pewnie powiedziałby, że jeszcze wszystkiego nie wie. Dlatego myślę, żeby najważniejsze podejście, które musisz mieć, to jest podejście, że uczę się, bo chcę się komunikować, z każdą lekcją potrafię coraz więcej i staję się mądrzejszy i coraz lepiej się komunikuję, bo twój mózg potrzebuje stawać się coraz mądrzejszy i coraz więcej potrafić. I to jest ważne, że my to też robimy dla rozwoju naszego mózgu i motywowania naszych szarych komórek do tego, żeby pracowały. I to jest najważniejsze, tak? Pamiętajcie, że kropla drąży skalę, tak? Więc musicie systematycznie do tego podchodzić. Rzym nie został zbudowany przez noc, tak? Więc musicie tak systematycznie to robić, jak mówiłem już jeden raz, i trzeba to powtarzać, bo jest bardzo łatwo to zapomnieć, tak? I a propos też, co Ania mówiła, że od razu na 100% nie musi być perfekt. Pamiętajcie, większość z Was mieszkacie w Europie. Europa to jest konglomeracja różnych krajów, gdzie angielski nie jest ich pierwotnym językiem, więc jak będziecie robili błędy, takie rzeczy, to proszę się tym nie przejmować, tylko po prostu się komunikować. Tak. No i przede wszystkim wyznacz sobie cel, że na przykład 15-20 minut dziennie, czy nawet godzinę w tygodniu poświęcasz na naukę. To jest dobre i to wystarczy. Ważne, żeby iść cały czas do przodu, żeby zrobić coś więcej w każdym tygodniu. Mm-hmm. Nie musi być wszystko na raz, nie musi być to codzienna nauka po godzinie czy dwie. Może być 5 minut dziennie, godzinę tygodniowo. Ważne, że do przodu.